Ciepłe promienie letniego słońca układały się w delikatne plamy na drodze, kiedy zdecydowałem się skręcić z głównej arterii na wiejską dróżkę. Moje serce waliło szybciej z ekscytacji, gdy wjeżdżałem w głąb tego malowniczego obszaru. Od dawna marzyłem o ucieczce od miejskiego zgiełku i wrzasku codzienności, a teraz, gdy samochód toczył się po tej spokojnej ścieżce, wiedziałem, że znalazłem to, czego tak bardzo potrzebowałem. Otoczenie, które pojawiło się za oknem, jawiło się jako idylliczna sielanka. Domki wiejskie, z ich charakterystycznymi dachami i drewnianymi płotami, były rozsiane na wzgórzach, tworząc spójny i urokliwy pejzaż. Wokół rozciągały się łąki z kwitnącymi polnymi kwiatami, a w oddali migały kształty starych stodół i zagajników. Natura zdawała się być tu królową drzewa, z bujnymi koronami i liśćmi szeleszczącymi na wietrze, wydawały się spokojnie rozmawiać ze sobą. Cichy szmer strumieni przerywał ciszę, a ptaki śpiewały swe melodie na cześć nowego dnia. Niebo było odbiciem niewinnego błękitu, który zdawał się przenikać cały ten spokojny krajobraz. Poczucie zadowolenia i ulgi wypełniło mnie, gdy kontynuowałem powolny jazdę. To była moja oaza spokoju, miejsce, w którym czas miał inne znaczenie. Nie troszczyłem się o zegar, o spotkania czy terminy. Tutaj liczyła się chwila, piękno natury i możliwość odnalezienia równowagi. Jadąc coraz dalej w głąb tego wiejskiego rajdu, odczuwałem, jak z każdym kilometrem oddalam się od zgiełku miejskiego życia. Byłem gotów zanurzyć się w tym wiejskim raju, by zyskać nową perspektywę, uspokoić myśli i odnaleźć to, co utraciłem w miastach, prostotę i spokój ducha. Dolina rozpościerała się przed moimi oczami, a droga wiodła przez malownicze zakręty. Z każdym kolejnym kilometrem oddech stawał się głębszy, a spokój zaczynał wypełniać każdą komórkę mojego ciała. Nagle, na horyzoncie, zauważyłem pierwsze oznaki życia wiejskiego. Zatrzymałem samochód obok STRAGANU, gdzie młody mężczyzna w koszuli w kratę i dżinsach ustawiał świeże owoce i warzywa. Jego uśmiech przywitał mnie serdecznie, tworząc niemal natychmiastowe poczucie przyjaźni. Przeglądałem ofertę, zaciekawiony lokalnymi produktami, które wystawione były na drewnianych skrzyniach. Chętnie pomogę w czymś doradzić, rzekł mężczyzna, uśmiechając się przyjaźnie. Nasze owoce i warzywa są świeże, zbierane rano z okolicznych pól. A nasze przetwory to prawdziwe rarytasy. Możesz poczuć smak prawdziwej wsi. Jego pasja i zaangażowanie w to, co robił, były nie do przeoczenia. Zaczęliśmy rozmawiać o lokalnych tradycjach i historii. Okazało się, że jego rodzina mieszkała w tym regionie od pokoleń i wciąż prowadziła gospodarstwo w duchu starej tradycji. Kiedy już miałem zamiar odejść, moje oczy przykuł słoik ogórków, który wydawał się wyróżniać spośród innych produktów na stoisku. Był on umieszczony na tle kolorowych owoców i warzyw, a jego etykieta nosiła prostą, rustykalną estetykę. Podeszłem bliżej, by się przyjrzeć zawartości. Ogórki były starannie ułożone w słoiku, a płyn, który je zalewał, mienił się w słonecznym świetle. To były nie tylko zwykłe ogórki, miały w sobie coś wyjątkowego, co wprawiało je w ruch i wskazywało na ich lokalne pochodzenie. Młody mężczyzna zauważył moją ciekawość i podszedł bliżej, uśmiechając się szeroko. To nasza domowa receptura na ogórki, powiedział. Mamy na tyle szczęścia, że mamy dostęp do doskonałych ogórków prosto z naszego ogrodu. Jeśli jesteś gotów, możesz je spróbować. Nie mogłem się oprzeć pokusie. Kupiłem kilka owoców oraz słoik ogórków, fascynując się tą lokalną twórczością. Uśmiechnąłem się do młodego mężczyzny, dziękując mu za wprowadzenie mnie w świat jego ojczyzny. Wieczorem, w spokojnym wnętrzu wynajętego domku, postanowiłem otworzyć słoik ogórków i wyjąć karteczkę, którą znalazłem w środku. Poczułem się jak w jakimś detektywistycznym filmie, w którym tajemnicze listy przekazują ważne informacje. Ostrożnie wyciągnąłem karteczkę i rozwikłałem maleńki węzeł, który ją trzymał. Kiedy przeczytałem tekst, który na niej był napisany, poczułem, że krew zastyga w żyłach. Potrzebuję pomocy. Jestem przetrzymywany na farmie ogórków, razem z innymi osobami. Proszę, zrób cokolwiek, by nas uwolnić. To, co tam było napisane, sprawiło, że serce zaczęło mi walić mocniej. Zaczęły mi wracać do głowy historie o przemyśle niewolniczym czy porwaniach. Jednak teraz,
To już nie były tylko artykuły czy filmy, to był realny apel o pomoc od człowieka znajdującego się w rozpaczliwej sytuacji. Nie byłem w stanie zignorować tej wiadomości. Mój moralny obowiązek i empatia nakazywały mi podjąć działania. Zacząłem działać natychmiast. Wziąłem swój telefon i wybrałem numer alarmowy, zgłaszając sytuację, którą znalazłem opisaną na karteczce. Głos dyżurnego operatora brzmiał spokojnie i profesjonalnie. Opowiedziałem całą historię, starając się dostarczyć jak najwięcej informacji. Podzielił się ze mną planem działania, który zakładał natychmiastowe przekazanie informacji odpowiednim służbom. Byłem zdumiony, jak szybko i sprawnie działała maszyna rządowa, aby zareagować na tak dramatyczną prośbę o pomoc. Obiecano mi, że ekipa policyjna zostanie wysłana na miejsce w jak najszybszym czasie. Czułem, że nie jestem już sam w tej sprawie. Teraz towarzyszyło mi wsparcie całego systemu, a nadzieja na ratunek dla tych nieszczęsnych osób była silniejsza niż kiedykolwiek. Następnego ranka oczekiwanie było nieznośne. Obudziłem się przed świtem, myśląc o tym, co ma nadejść. Na dworze jeszcze było ciemno, ale wiedziałem, że służby policyjne muszą być już w drodze. Odpoczynek i sen były odległe, gdy myśli krążyły wokół tych, których próbowałem pomóc. W końcu, kiedy słońce powoli zaczęło wstawać, usłyszałem zbliżające się dźwięki syren. Szybko wyszedłem na zewnątrz, by zobaczyć, co się dzieje. Dojechał patrol policyjny, a z niego wysiadli funkcjonariusze. Moje serce zabiło mocniej w oczekiwaniu na to, co nadejdzie. Policjanci podjęli ze mną krótką rozmowę, wyjaśniając plan działania. Obiecano mi, że postaramy się działać ostrożnie i skutecznie. Widziałem, jak doświadczenie i profesjonalizm tych ludzi połączone zostały z prawdziwą empatią i chęcią niesienia pomocy. Byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, byle tylko uwolnić te niewinne osoby. Następnego dnia, w otoczeniu wschodzącego słońca, policja i zespół wsparcia specjalnego byli gotowi przeprowadzić decydujący krok. Kiedy dojechaliśmy na teren farmy, atmosfera była napięta, jak w najlepszych thrillerach kryminalnych. Przeszliśmy przez bramę, a mężczyzna, którym wcześniej rozmawialiśmy, został z nami, obdarzony kajdankami. Funkcjonariusze rozmawiali z nim przez pewien czas, próbując zdobyć więcej informacji na temat ukrywanych faktów. Jego opór stawał się coraz mniejszy, pod wpływem nacisku dowodów i faktów, które przedstawili funkcjonariusze. Byłem zdumiony, jak sprawnie pracowali, korzystając z psychologii i negocjacji. W końcu, mężczyzna wydał informacje kluczowe lokalizacje pomieszczeń, w których przetrzymywani byli ludzie. Zdecydowaliśmy się przystąpić do akcji, mając na uwadze bezpieczeństwo każdej osoby na farmie. Otworzyliśmy drzwi do tajemniczego podziemia, a przed nami rozciągnęła się sceneria, której się nie spodziewaliśmy. Przenikliwe światło latarek rzucało złowrogie cienie na ściany podziemnego pomieszczenia. Byłem wstrząśnięty widokiem, który mi się ukazał. Grupa ludzi wycieńczonych, przerażonych i pozbawionych nadziei siedziała w zaciemnionym pomieszczeniu. Ich twarze były wyblakłe, oczy pełne strachu, a ich ciała były zdradzająco osłabione. Wspólnie z funkcjonariuszami, medykami i psychologami zaczęliśmy proces ewakuacji. Każda osoba była traktowana z szacunkiem i delikatnością. Przekazywaliśmy im ubrania, wodę i poczucie bezpieczeństwa. Ich wzruszone spojrzenia mówiły więcej niż 1000 słów, byli wdzięczni za drugą szansę, za wyrwanie ich z tego piekła. Podczas wydobywania ludzi dowiedzieliśmy się ich historii. Byli to ludzie z różnych środowisk, porwani lub zmuszeni do pracy w tej farmie, której nazwa wchodziła w ich koszmary. Ich opowieści były sercem tego horroru, ale i nadzieją na lepsze jutro. Po uwolnieniu ludzi nastąpił okres intensywnej opieki i rehabilitacji. Nie byli oni tylko ofiarami przestępstwa, byli ludźmi, którzy potrzebowali wsparcia i zrozumienia. Ekipy medyczne i psychologiczne pracowały nieustannie, aby zapewnić im wsparcie i pomóc w powrocie do normalności. Wspólnota wiejska okazała się być solidarną i wrażliwą. Lokalne organizacje, restauracje, a nawet zwykli ludzie angażowali się, oferując pomoc i wsparcie materialne. To był czas, kiedy ludzie okazali, że dobro i współczucie mają potężną siłę, która potrafi przewyższyć zło. Ludzie, których uwolniono, zaczęli się otwierać na terapię grupową i indywidualną.
Było to trudne, ale nie byli sami i mieli ze sobą siebie nawzajem i profesjonalistów gotowych pomóc. Pracując nad swoim wyleczeniem, odkrywali, że nadzieja jest silniejsza niż przemoc, a wspólnota może być odbudowana po traumatycznym doświadczeniu. Upłynęły miesiące od momentu uwolnienia ofiar z farmy ogórków. Mimo traumy, którą przeszli, ludzie, którzy zostali uwolnieni, zaczęli stawiać pierwsze kroki w kierunku odnowy i odbudowy swojego życia. Dla wielu z nich było to trudne wyzwanie, ale obecność wspólnoty i wsparcia była nieoceniona. Lokalne organizacje non-profit oraz grupy wolontariuszy angażowały się w długofalową opiekę nad ofiarami. Sesje terapeutyczne, warsztaty z samopomocy i grupy wsparcia były regularne, dając ludziom przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć i myśli. Psycholodzy i terapeuci pracowali nad tym, aby pomóc ofiarom radzić sobie z traumą, odbudowywać poczucie własnej wartości i znaleźć drogę do nowego życia. Miejsce przeszło metamorfozę. To, co kiedyś kojarzyło się z przemocą i niesprawiedliwością, teraz stawało się miejscem, w którym silna wspólnota walczyła z cieniem przeszłości i tworzyła nową historię. Ludzie wsi jednoczyli się w działaniach, które zwiększały bezpieczeństwo i pomału przywracały poczucie normalności. Dawne opuszczone budynki na farmie ogórków przeszły przemianę. Stały się miejscami wspólnego spotykania, gdzie organizowano warsztaty, wykłady i imprezy kulturalne. Wokół nich rozkwitły ogródki społeczne i projekty edukacyjne. Pomieszczenia, w których kiedyś trwał koszmar, teraz promieniowały nadzieją i nowym początkiem. Ludzie, którzy zostali uwolnieni, również angażowali się w życie społeczności. Jako symbole przetrwania i siły stali się inspiracją dla innych. Wspierali inicjatywy społeczne, byli mówcami na wydarzeniach, a niektórzy z nich zaczęli pracować jako terapeuci, pomagając innym przetrwać traumę. Ostatecznie sprawcy zostali aresztowani i postawieni przed sądem. Sprawiedliwość dla ofiar została osiągnięta. Proces sądowy przyniósł nadzieję na zamknięcie tego tragicznego rozdziału. Historia tej małej społeczności stała się przypomnieniem, że nawet w obliczu przerażającej przemocy i niesprawiedliwości, siła ludzkiego współczucia i determinacja może prowadzić do przezwyciężenia najciemniejszych chwil. Dzięki wsparciu, zrozumieniu i działaniom, przekształciła się w miejsce odnowy i odbudowy. Podobnie jak ogórki w słoiku, których smak przypominał o lokalnej tożsamości, mieszkańcy stali się dumnymi obrońcami swojego dziedzictwa. Ich solidarność i zdolność do działania dały światło na końcu tego mrocznego tunelu, ukazując, że nawet w obliczu przeciwności losu, dobro może zwyciężyć i przynieść nowy początek.